Niech Pan obdarzy Was spokojem. Piątek, 19 sierpnia, 20 tygodnia okresu zwykłego, po pięknym proroctwie, które wypowiedział do nas wczoraj Ezechiel o tym, że Bóg zabierze nam serce kamienne, a da nam serce ciała, dzisiaj otrzymujemy kolejną piękną wizję i kolejne proroctwo, które przekazuje nam Ezechiel. Nie o sądzie Bożym, nie o Bożej karze, ale o nadziei w miejscu, gdzie wydaje się, że nadziei nie ma. Na cmentarzystku suchych, wyschniętych kości. To dzisiejsze pierwsze czytanie składa się jakby z dwóch części. Pierwsza to jest wizja, którą ma Ezechiel, a później wyjaśnienie tej wizji. Jak sami doskonale wiemy, nie zawsze te wyjaśnienia są dla nas takie proste czy oczywiste. Ezechiel ma tą wizję w dolinie suchych kości. Najprawdopodobniej jest to dolina rzeki Kebar. Jesteśmy w Babilonii. I tam spoczęła na nim ręka Pana, i wyprowadził on go w duchu na zewnątrz. Postawił pośród tej właśnie doliny pełnej kości. I Pan Bóg zadaje mu dziwne pytanie: synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia? Dziwne pytanie, tak jakby ktoś zaprowadził nas na cmentarz i powiedział: Czy ci ludzie żyją? Czy ci ludzie ożyją? Czy ci ludzie wstaną? Oczywiście z tą prawdą o zmartwychwstaniu dzisiaj wielu by powiedziało: tak. Ale raczej, jak idziemy na cmentarz, nie myślimy o tym, że oni kiedyś wstaną. A gdyby wstali, to by bardzo nas wystraszyli, raczej byśmy pouciekali, niż cieszyli się. Ale takie pytania zadaje Bóg Ezechielowi, i Ezechiel daje bardzo dobrą, bardzo inteligentną odpowiedź: Panie Boże, Ty to wiesz. Nie chcę mówić ani tak, ani nie. Ma świadomość, że to Bóg, Bóg to wie, Bóg, który jest Panem życia i śmierci. I Bóg mówi: Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich. Tylko tyle. Nie chodzi o żadne zaklęcia, nie chodzi o tutaj jakieś ryty magiczne. Ma mówić i ma prorokować. I oczywiście widzimy tutaj, jak te kości powstają, jak te kości obrastają ciałem, przybierają w skórę. Widzimy, że Bóg, słowem wypowiadanym przez Ezechiela, jest w stanie ożywić te kości. Więcej, nie tylko je ożywić, ale właśnie tchnąć ducha w to, co ducha jeszcze nie miało. Z czterech wiatrów, przybądź duchu i tknij na tych pobitych, aby ożyli. Pobitych. I o to chodzi teraz, żeby zobaczyć, że to my też jesteśmy tymi, którzy są pobici przez różne historie naszego życia. Tu nie chodzi o jakieś wojny, choć w tym kontekście trochę też żyjemy, ale pobici przede wszystkim przez grzech, a ostatecznie zabici. Poprzez śmierć i wydaje nam się, że to jest koniec, i grzech, i śmierć, że to wszystko jest ostateczne. Ale ostateczne to jest Słowo Boże i ostateczna jest Jego wola. Dlatego te kości są ożywione. I teraz Bóg wyjaśnia, że te kości to cały dom Izraela. Izrael, który jest w niewoli, Izrael, który utracił ziemię obiecaną, i myśli sobie, że to jest koniec. Nie ma nadziei. Jestem w grobie, jestem pogrzebany. I Bóg dzisiaj daje tą piękną obietnicę. Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela. I więcej mówi Bóg: Udzielę wam mego ducha, byście ożyli. Udzielę wam mego ducha. My już jesteśmy tymi, którzy tego ducha otrzymali. Ducha Bożego, Ducha Świętego, który może nas nieustannie. Ożywiać, który może nas prowadzić. To jest ten duch, który prowadził Chrystusa, a dzisiaj prowadzi również i nas. I na samym końcu Bóg mówi: to powiedziałem i wykonam. Tak jakby sam odpowiadał na to pytanie, czy kości te powrócą do życia, i kiedy wróciły, to Bóg mówi, ja to powiedziałem, i ja to wykonałem. Jako modlitwę otrzymujemy psalm 107 i Pan mówi. Zgromadzę ich z obcych krain, z obcych krain, to znaczy z tego wygnania tych, który, którzy cierpieli głód i pragnienie, i wygasało w nich życie. Więcej, nie tylko wygasało, ale moglibyśmy powiedzieć, już wygasło. Bóg wszystkich ożywia. A w Ewangelii Pan Jezus ma spór z Faryzeuszami. Oni usłyszeli, że Zamknął Pan Jezus usta sadyceuszom, no i teraz oni próbują. Próbują wystawić Go na próbę i próbują pochwycić go na jakimś czymś niewłaściwym. I pytają pozornie bardzo prosto nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe. My już wiemy, jaką odpowiedź daje Pan Jezus. Oni jeszcze nie wiedzieli z tych 365 praw nakazów czy przykazań. Pan Jezus dotyka oczywiście istoty sprawy. Nie daje odpowiedzi o hierarchii, przykazań, żeby ułożyć je od pierwszego do ostatniego, ale wydobywa istotę i mówi, że istotą tego wszystkiego jest miłość. Nie da się wypełnić żadnego prawa, jeśli w tym wszystkim nie zobaczy się miłości. Miłości najpierw do Boga, a potem do człowieka, że to prawo ma mi pomóc, ale istotna jest miłość. Miłość, którą Bóg ma do mnie. I dlatego daje mi te przykazania, a później ja stosując te przykazania chcę zobaczyć, że najistotniejsza w tym wszystkim jest miłość do Boga i do drugiego człowieka. To jest kluczowe. No, tak jak się nie da najeść czytając książkę kucharską, tak się nie da przestrzegać prawa tylko i wyłącznie czytając o przepisach. Trzeba w nie wejść, trzeba zrozumieć logikę, trzeba zrozumieć istotę. I trzeba się wgłębić i zacząć nimi żyć, czyli w tym wypadku żyć miłością do Boga i do bliźniego, i w ten sposób to prawo wypełniać. I tutaj na sam koniec możemy zacytować Hioba, który na koniec swojej księgi mówi do Boga: Do tego momentu znałem Cię tylko ze słyszenia, ale teraz poznałem Cię osobiście. I o to chodzi, żeby poznać Boga osobiście, a nie tylko ze słyszenia, żeby żyć Jego przykazaniami, a nie tylko o nich słuchać czy ich się uczyć. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.